Herbus bez spodni zawinęła się super, czy to tak wypada? Edyta Herbus uwielbia się chwalić zgrabnym ciałem i świetna forma. Tym razem jednak naprawdę zaskakująco dobrała strój. Ten zestaw nawet jak na Edytę Herbus, która lubi modowe eksperymenty, jest dość dziwny. Dlaczego celebrytka na swój trening włożyła elegancką bluzkę, a zapomniała o spodniach? Edyta Herbus już nieraz udowodnila, że jest gibka i zwinna. To, że potrafi stać na jednej nodze. A druga trzyma zwracę wiemy już od dawna. Wiemy też, że potrafi zrobić szpagat. Stać na głowie, a nawet zawinać się w precel. Teraz jednak udowodnila, że ubieranie się na trening to dla niej nie lada wyzwanie. Na swoich ostatnich zdjęciach, na których prezentuje wymyślone jogowe pozycje, naprawdę zaskoczyła kreacja. Włożyła bowiem czarne bikini, do którego dobrała elegancka czerwona bluzkę z długim rękawem. Niestety zagadka pozostaje, dlaczego zapomniała o spodniach. Ten niezbyt kompletny strój nie przeszkodził jednak wysportowanej celebrytce w treningu. Edyta Herbus wyjaśniła swoim fankom, że ćwiczenie jogi zalet ma bez liku, dlaczego wybrała jogę? Bo harmonizuje. Uczy systematyczności, pokory, nieoczekiwania od siebie więcej, niż to w tym momencie możliwe, tłumaczy tancerka, pisownia oryginalna, przybret. Pomaga wracać do spokojnego oddechu, koncentracji na świadomym byciu w teraz. W odpuszczaniu napięć. Uczy, jak odnaleźć komfort w swoim ciele, jego akceptacji. Uszanowania limitów danego dnia. Nieporównywania się z innymi. Równowagi, wyjaśniła Herbus i zachęciła wszystkie osoby, które śledzą jej profil w internecie do regularnych treningów. Edyta Herbus kusi podczas egzotycznej podróży. Straszy, że będzie robić rzeczy na przekór. O co chodzi? Blogost z wakacji osmielila Edytę Herbus. Przed obiektywem zrzuciła czest z bikini.